Jak sobie czytałem o, tej odrze to aż się boję. Co by było, jakbyśmy mieli faktycznie elektrownię jądrową w tym kraju. 21 lipca. Elektrownia imienia Jana Pawła II zostaje wizytowana przez. Jacka Sasina, który ogłasza, że na rocznicę ostatniej pielgrzymki papieża Polaka do Polski mamy zdemonstrować 213,7% normalnej mocy. Ostatni człowiek, który jakkolwiek zna się na działaniu elektrowni, przebąkuje, że to jednie. Zostaje on wypierdolony z roboty, zastąpiony trzema absolwentami teologii skólu. 22 lipca do 15 sierpnia. Pracownicy elektrowni modlą się do ducha maszyny, koronki robią do Miłosierdzia Bożego, są klepane w systemie zmianowym, poprawiane regularnymi litaniami, modlitwami o wsparcie patrona elektryków Maksymiliana Kolbego. Woda chłodząca reaktor jest święcona regularnie. Odpady z elektrowni są utylizowane przez świeżo powołaną firmę Teściexpol, zarządzaną przez 97-letniego teścia senatora PiSu. Z uwagi, że porządne składowanie jest drogie, są, odpady są zakopywane w lesie pod Kędzierzyn-Koźlem. Bo hehe he, w lesie to nic się nie stanie, no i nikt nie znajdzie, co nie Andrzej? Pff, pff, no i pff, oczywiście poświęcone to Bóg nas ochroni. 26 lipca. Grzybiarze donoszą, że w okolicy Opola zaczynają wyrastać grzyby, które świecą w nocy. Podczas suszenia w kuchni. Nikt nie daje zbytnio jebania, poza notkami w lokalnej gazecie. 29 lipca. Pod Opolem rodzi się pierwszy Brahmin. Dwugłowa krowa. Hodowca. No cóż, cieszy się, bo może poszpanować w rolniku śląskim, ale narzeka, że coś strasznie się spalił i skóra go swędzi, a nawet na słońcu nie był za długo. 3 sierpnia. Plaga śniętych ryb w okolicach Opola zostaje zauważona przez wędkarzy. Okoliczny inspektorat sanitarny twierdzi, że. no Badamy przyczyny, ale. No takie śnięcia się zdarzają i wcale nie ma ich tak dużo. Znowu to pojedyncze przypadki. 6 sierpnia poszukiwacz skarbów amator, poszukiwacz skarbów, yy, łazi sobie w okolicach Odry. Z wykrywaczem metali i miernikiem promieniowania nagle zauważa, że przy wodzie licznik wypierdala 800 milisievertów. Wrzuca to na fejsa, staje się wiralem. Mateusz Morawiecki na konferencji ogłasza, że ten licznik pewnie, no cóż, nie ma homologacji, że wody polskie badają ten odcinek FUT regularnie i nic tam nie ma, no i nie ma się czego bać. 9 sierpnia. Wrocław zaczyna wydawać 20% mniej na oświetlenie, bo odra jeba na świeci w nocy. Lokalne władze ostrzegają, żeby spieprzać jak najdalej. Jacek Sasin na konferencji mówi, że to prezent dla małych dzieci, od rządu, i zaleca wszystkim, żeby poszli na odrę korzystać z naturalnego światła w nocy. Hihi. Lokalni księża butelkują wodę jako cudowną żółtą, błogosławioną przez Jana Pawła II i sprzedają starym babom, a nadmiar sprzedają do Lordo, Fatimy i Medjugorje. 12 sierpnia Skażenie dociera do odcinków Odry graniczących z Niemcami. Niemcy badają wodę i pytają polski rząd, co tu się do chuja karmazyna odpierdala. 14 sierpnia. Skażenie dotarło do Bałtyku. Ostatnie 7 ryb, które jeszcze żyje w tej wodnej melinie, dokonuje żywota. Niemcy pytają coraz bardziej dosadnie. Jarosław Kaczyński na konferencji mówi, że to pewnie Niemcy wjebali nam polon do wody, albo Rosjanie chcą zatruć nasz kraj jak Litwinienkę. Liczba nagłych zgonów na linii odry wywala pod sufit. Ministerstwo Zdrowia zwala całość na COVID. 16 sierpnia Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin i Mateusz Morawiecki są na miejscu. O dokładnej godzinie wylądowania papieskiego samolotu w 2002 zostaje puszczony hymny Polski, a następnie barka. Student trzeciego roku teologii podkręca moc w reaktorze. Niestety zamiast 213,7% ustawił 2137. H2 o święta nie daje rady, schodza. Nie ma koronki i modlitwy do Kolbego tylko dopierdalają mocy. Pierdolnięcie reaktora widać z Moskwy. 17 sierpnia. Zmutowany Mateusz Morawiecki ogłasza, że era Homo sapiens się skończyła.